Pyrkon 2013, jestem przy stanowisku gry Gloria Victis i mam przyjemność rozmawiać z... Jaśkiem Grochowskim i Bartłomiejem Galas. Może tak na wstępie, czym się zajmujecie w firmie, tak? Chyba już w firmie, która tworzy tą grę. Znaczy ogólnie jesteśmy firmą indie, więc najczęściej w takich firmach jest tak, że ludzie zajmują się kilkoma rzeczami naraz. Ja zajmuję się głównie muzyką, udźwiękowieniem, rekrutacją, a także obsługą baz danych. Ja jestem level designerem, specjalistą od silnika Unity i projekt managerem. To może zaczniemy od początku, bo ja pamiętam jeszcze jak kilka lat temu ta gra była w bardzo wczesnym etapie tworzenia. Pamiętam, zupełnie inaczej wyglądała niż teraz, jak to widzę. Nie wiem, zmienialiście pewnie silnik po drodze, pewnie nie raz. W ogóle bym nie nazywał tego tak, że ta gra kilka lat temu wyglądała inaczej. Rzeczywiście był Etherfields, bo pewnie o niego ci chodzi. Ale to jest całkowicie inny produkt, bo kiedy zmieniliśmy silnik, wszystko zostało zrobione od nowa. Wszystkie modele, wszystko dosłownie zostało wymienione. W tym momencie ze starej ekipy pracuje może z 5 osób, więc myślę, że nie ma co tego porównywać. To jest po prostu nowy produkt. Powstaje on od roku i 2 miesięcy i myślę, że jak na ten czas dla zespołu indie to jest bardzo fajny wynik. Jest zresztą tworzony od zera, więc najlepiej, żeby nas nie kojarzyć z tamtym produktem, bo wszystko się zmieniło. Ten etap zamknęliśmy. Dobrze, tak więc może powiedzmy sobie, czym gra się charakteryzuje jako MMO. Wiemy, że to jest MMO, czyli Massive Multiplayer Online Game. Będzie to RPG na pewno, bo widzę tutaj postacie z toporami, widzę jakichś orków, ale jeśli chodzi o takie aspekty już w gameplayu, czym ta gra się będzie różnić, albo w czym będzie podobna do produktów, które są teraz dostępne na rynku? System walki, który tworzymy, jest systemem walki bardzo opieranym na Mount & Blade i tego typu grach. I nie było jeszcze takiego MMO i uważam, że to jest coś fajnego i niszowego, co ludzie będą chcieli grać. Myślę, że zainteresuje ich system, w którym gracze będą mogli dowolnie blokować tarczą i mieczem, parować ciosy przeciwnika. Tego jeszcze, tak jak kolega powiedział, w MMO nie było. Można biec z zamachniętym mieczem, należy uważać na zużycie energii podczas walki. Wprowadzi to trochę elementów taktycznych. No i poza tym, abstrahując od walki, będzie system gildii, który będzie oparty na feudalnym drzewie. Jest to gra w gruncie rzeczy odzorująca równoległy świat do średniowiecza. I chcielibyśmy zachować pewne struktury, które w tym okresie panowały. W takim wypadku gildie będą tworzyły średniowieczne drzewa, rody i taka oczywiście panuje zasada wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. W takim razie taka gildia na szczycie będzie musiała bardzo mocno dbać o tym, aby jego ród był spójny i aby nie występowały tam konflikty wewnątrz. Dobrze, powiedzieliśmy sobie trochę o walce, a jak będzie wyglądał sam system PvP? Czy będzie to open PvP, czy może będą jakieś zony wyznaczone, specjalne serwery? Jak się na to zapatrujecie? Ogólnie na open PvP. Jednak chcemy zrobić pewne bariery w stylu safe zone w miastach, jakichś tam level capów, że na przykład gracz, który będzie miał 15 leveli wyżej, nie będzie mógł zabić tych, powiedzmy, na spawnie, na wcześniejszych lokacjach, bo to jest troszeczkę bez sensu. Nie idziemy raczej w stronę full loota. Będziemy myśleć raczej o czymś w stylu, że gracz może wydropić jeden przedmiot podczas śmierci i to jako maksimum, ewentualnie nawet szansa, że nie zawsze tak się musi zdarzyć. Nie chcemy iść taki całkowity hardcore, raczej w coś, co będzie klimatyczne i będzie dawało wiele radochy graczy. Będą serwery roleplay, gdzie ludzie będą mogli odgrywać swoje postacie, będzie mistrz gry, który będzie nadzorował rozgrywkę, prowadził przygody. W końcu, no cóż, takie rzeczy się sprawdzały w grach RPG typu Neverwinter Nights, gdzie mistrz gry zapewniał rozgrywkę graczom. Mechanikę wykonywał oczywiście komputer, a gracze mogli sobie swobodnie wczuwać się w swoje postacie i prowadzono przez mistrza gry przygody. Okej, okay, a takie trochę bardziej prywatne pytanie, z jakich MMO się wywodzicie? Zawsze ktoś gdzieś zaczynał, ja osobiście zaczynałem od Ultimy. Jakich grach wy się wychowaliście związanych z tym gatunkiem? Ja na Knight Online, to 5 lat po prostu spłynęło. Nie wiem, chyba 6 lat z życia wyjętych przez Lineage, ale tak naprawdę potem, albo w zasadzie równolegle, grałem raczej w gry RPG jak Neverwinter Nights, właśnie to środowisko roleplay, gdzie byli mistrzowie gry i prowadzili przygody, jest mi najbliższe.
Za naszymi plecami widzimy grę w wersji pre-alpha. Czy jest już jakaś data, nie wiem, może chociaż być kwartał albo rok, w którym macie zamiar już grę wypuścić jako gotowy produkt? Ciężko w tym momencie powiedzieć, ponieważ jesteśmy zespołem bezbudżetowym. O budżet co prawda cały czas walczymy i ciężko coś mówić. No myślę, że do końca tego roku już będzie bardzo grywalna wersja, być może taka już nawet beta. Znaczy na pewno nie wydamy w tym roku gry całkowicie skończonej, ale ludzie będą mogli ją pograć już za kilka tygodni na tych wcześniejszych wersjach i śledzić jej rozwój. Postaramy się wydać pre-alfę, która pozwoli nam zebrać fundusze na dokończenie i tak naprawdę na skupienie się tylko nad tą grą, bo ta gra wymaga czasu, po prostu czasu. Nie, każdy z nas ma swoje życie, pracuje. W zasadzie ta gra jest tworzona po nocach, wieczorami, kosztem życia rodzinnego wielu członków zespołu. I no cóż, myślę, że tak jak kolega powiedział, w ciągu paru tygodni postaram się wydać taką wersję, która pozwoli nam trochę funduszy zebrać, a jej gracze przy okazji zobaczą, że to faktycznie działa i że może dostarczyć sporo rozrywki. Dobrze, tak więc ja Wam dziękuję i życzę oczywiście powodzenia. Czekam na ten produkt, to chyba by było pierwsze takie polskie MMO. No, że można powiedzieć, że to jest prawdziwe MMO. Widok z tyłu, postacie, serwery, wszystko. Tutaj jako ciekawostkę podam, było kiedyś polskie MMO, 2002 albo 2003 rok, Mimesis Online, ale ono 3 miesiące bodajże przetrwało. Nie miałem okazji zagrać, ale wiem, że na pewno było. Dziękuję. Dziękuję wielkie.